Państwo przerzuciło cały szereg obowiązków na samorządy, ale nie dało im na to pieniędzy. Państwo właściwie dzisiaj mniej inwestuje, niż inwestują samorządy, korzystając na przykład ze środków pomocowych z Unii Europejskiej. No ale do tego trzeba dołożyć własne pieniądze, a ponieważ za dużo ich nie ma, samorządy pożyczają, zadłużają się, emitują obligacje i dług rośnie. Dlatego też ta formuła wydatkowa ma iść w kierunku takiego mechanicznego cięcia zadłużenia samorządów na poszczególne lata. W zeszłym roku ten deficyt samorządowy sięgnął 10 miliardów i on ma być nieprzekraczalny w następnych latach lub obniżany do 9 i kolejno niżej w długach, deficytach samorządów. To jest, można powiedzieć, racjonalne, ale z drugiej strony to szkodzi inwestycjom lokalnym, no bo po prostu nie starczy pieniędzy na dokończenie pewnych inwestycji, a inne nie zostaną w ogóle podjęte z braku środków do tych inwestycji opartych o środki z Unii Europejskiej. Trzeba dokładać własne środki. Samorządy najczęściej korzystały z kredytu. Dzisiaj minister finansów, minister Rostowski w sposób taki mechaniczny chce to przeciąć. To nie jest mądre rozwiązanie, dlatego że ono sztucznie, owszem, obniży ten dług, ale spowoduje utratę miejsc pracy, mniejszą konsumpcję lokalną, upadek firm, które po prostu, dla których już pieniędzy nie starczy.